Okej, witam w następnym Q&A. W sumie to już trzecia i ostatnia część i przygotowałam 10, tu jest pytań. Mam nadzieję, że to wszystko dobrze wyjdzie, więc zaczynamy. Czy uznajesz hierarchię Bóg, później mąż, później żona, później dzieci, czy bardziej feministyczny model? Ja to powiem tak. Ja uważam, bo wiesz, w Biblii jest na przykład napisane, że mąż ma rządzić domem i kobieta ma go słuchać, tyle że nie mamy robić czegoś takiego, że żona jest służącą, że żona jest taką zwykłą kurą domową i jedyne, kto ma prawo głosu w domu, to jest mężczyzna. Absolutnie tak nie uważam. Ja uważam, że mąż to jest taka głowa rodziny, ale głowa nie utrzymuje się bez szyi, czyli bez kobiety. Więc ja uważam, że wszyscy powinni mieć mimo wszystko takie równe prawa do zagłosowania w danej kwestii, nie wiem, na przykład jak tutaj podam taki zwykły przykład, jak kupuje na przykład się auto, to mimo wszystko mąż powinien zapytać żony, co ona o tym aucie sądzi, co o tym, a nie, że przywozi do domu jakieś auto i kupuje, bierze to, bo on takie auto chciał bez żadnego uzgodnienia to z żoną. Albo inny przykład, który by mi się nie podobał, nie wiem, jest sobie mąż i żona i ten mąż za plecami bierze kredyt, nagle później przychodzi do domu, słuchaj, żona, ja wziąłem 50 tysięcy kredytu, słuchaj, musimy to spłacić. No i co? I żadnego uzgodnienia z żoną. Jestem przeciwna temu, mimo wszystko uważam, że mąż i żona powinni mieć równe zdanie i no tak samo w wychowaniu, nie, że mężczyzna, w sensie mąż, w sensie ojciec wobec dzieci będzie mówił jedno, na przykład powie, słuchaj, ty możesz iść na imprezę, na co przyjdzie do mamy, a ta mama do niego, słuchaj, nie, nie możesz iść na żadną imprezę. Nie wiem teraz, co ja powiedziałam. Czy ja to dobrze powiedziałam? Jejku, ale teraz się zagalopowałam. Jeszcze raz. Mąż mówi, że dziecko może iść na imprezę, a żona mówi, że nie. I już to jest niezgodność. I to dziecko będzie słuchać i tak tego, w którym obierze sobie autorytet. No bo tak, bo tatuś jest bardziej lajtowy, a mamusia to tak kiepska. Nie powinno tak być. Rodzice, w sensie mąż i żona w ogóle powinni być podobni do siebie i w poglądach i powinni jednakowo wychowywać dzieciaki, więc no. Takie moje zdanie, że po prostu mimo wszystko powinni być wszyscy na równi. Oczywiście Bóg na pierwszym miejscu. Tam też pytanie właśnie dotyczyło Pana Boga, więc Bóg na pierwszym miejscu mimo wszystko. I wszystko ma być zgodne w ogóle z religią, a nie, że mąż sobie będzie wymyślał, kobieta będzie sobie wymyślać i tak dojdzie do czego, że całe to małżeństwo runie. Następne pytanie. Czemu ludzie mają wobec Ciebie tyle nienawiści? Dlaczego? Bo mówię niewygodne rzeczy. Słuchaj, Fulton, arcybiskup, powiedział, Fulton powiedział tak, że jeśli głosisz Ewangelię, ona nikogo nie oburza, to znaczy, że robisz to źle, więc chwała Bogu, bo mnie oświecił chyba, że mimo wszystko ludzie mnie nie lubią, a ja idę mimo wszystko za Bogiem, a nie przejmuję się ludźmi, więc dlatego tutaj jestem, gdzie jestem. Następne pytanie. Jakie podejście mają do Ciebie ludzie ze studiów? Szczerze mówiąc, to nie wiem. Wiem, że jest na pewno jedna osoba, która mnie bardzo mocno wspiera i chyba to wystarczy, poważnie. Poza tym, wiesz, nie chodzimy mi wszystko tak stacjonarnie, w sensie matko jedyna, nie chodzimy tak twarzą w twarz na studia, bo jest ta, bo jest jak jest, wiadomo na świecie, że wszystkie są te ograniczenia, więc mimo wszystko zdanie inaczej się na to patrzy. Ja byłam tylko raz na studiach i poczułam się tak dosyć zdyskryminowana i ja się cieszę, że jest wszystko zdalnie. Chociaż jak wrócimy do szkoły, to będzie ciekawie. Następne pytanie. Sernik z rodzynkami czy bez? Wiesz co, ja ci zjem każdy, poważnie, z rodzynkami zjem, bez też zjem, bez to za to czuję, że on jest taki niepełno składnikowy, tak bym to powiedziała, poważnie. Następne pytanie, za co jesteś najbardziej wdzięczna Bogu? Chyba za to, że jestem taka silna, bo nie sądziłam, że jestem tak silna. Ja kiedyś myślałam, że jestem mięczakiem, że mnie łatwo można złamać, że jestem tak wrażliwa, że sobie w życiu nie dam rady, a mimo wszystko mnie tyle razy po tyłku już skopano i dalej jestem. Ludzie, za to jestem najbardziej wdzięczna. Oczywiście wiadomo, jestem też wdzięczna za rodzinę, za chłopaka, za po prostu za zdrowie, bo to też jest bardzo cenne, ale tutaj wymieniłam tą pierwszą rzecz, która po prostu przyszła mi do głowy. Następne pytanie, czy uważasz, że studia są bardzo potrzebne? I tutaj moja odpowiedź na to brzmi, i jako dla mnie, dla osoby, która by chciała pracować właśnie w zawodzie nauczyciela, nauczania początkowego, studia są potrzebne, bo bez tego bym nie mogła być na przykład wychowawczynią, ani po prostu nie mogłabym na dłuższą metę pracować w szkole. Bo ja nie chciałabym być tą pomocą nauczyciela. To jest takie, że
tu się dostanie pracy, tu się nie dostanie, i to też jest takie, że studia w tym wypadku są potrzebne, ale jak sobie pomyślę o pieniądzach, to wiadomo, że z tego nie będzie zbyt dużych pieniędzy. I szczerze mówiąc, sądzę, że lepiej zarabiają osoby, które robią, bym powiedziała, fizycznie. No taka ja to w życiu dużo nie będę zarabiać. Może nagrasz jakąś piosenkę z religijnym przesłaniem, bądź taką poz z pozytywnym vibe. Ja to powiem tak, ja śpiewać nie umiem. Jeszcze by tam było za dużo autotuna i to by było kosmiczne wejście Nike. No, to by było koszmarne. Ale szczerze mówiąc, to gdybym poćwiczyła, to ja powiem szczerze, ja bym takiej rzeczy nie wykluczała, bo w pewien sposób jest to też moje marzenie jeszcze z lat dzieciństwa. A Bóg to jeden wie, jak się potoczą sprawy. Następne pytanie, co z TikTokiem Nike'a? Ja powiem tyle, ręce opadają, bo mnie zablokowali i ja nie wiem, co zrobić. Nie wiem, co zrobić, bo mam cztery konta. Dwa z nich są już nieaktywne. Tam, gdzie mówię o Bogu, wszystko jest zablokowane. Nie wiem, po prostu nie wiem. Trzeba siedzieć cichutko na jeczko. Wiesz, na jeczko, ty nie możesz się w ogóle odzywać. Tak, po prostu tak sobie żartuję, bo ja, żeby się zamknąć, to by trzeba było naprawdę mnie chyba. No, nie dokończę. Który święty jest ci najbliższy? Powiem szczerze, że najbliższa mi jest święta Lucja, ta, która miała objawienia razem z Jacyntą i Franciszkiem w Fatimie, bo Maria im się tam objawiała. To była dziewczynka, która po prostu była bardzo, bardzo młoda, to była po prostu dziewczynka. I ona wraz po prostu z tym rodzeństwem zobaczyła Marię i później zaczęła ludzi ostrzegać, co się dzieje w piekle, bo tam zobaczyli bramy piekieł, przepraszam, nie niebios. Maria im wszystko pokazała, Maria mówiła, żeby się modlili, żeby uchronili po prostu ten świat od zła, a ludzie ich chcieli za to zamknąć, a ona wszystko nie poddawała się, więc pięknie. Masz chłopaka? Tak, mam chłopaka. Tym oto akcentem kończę ten filmik. Dziękuję za uwagę. Pa!